Witamy wszystkich w Let's Play Together, Lara Croft and the Guardian of Light. Jesteśmy w zatopionym przejściu, The Flooded Passage. Czyli po prostu w kolejnym poziomie. I pojawiają się challenge, jak widzicie, nie jest ich zbyt dużo. Poza klasycznymi, zawsze pojawiającymi się 10 czerwonymi czaszkami i czasówką. Ale są za to dosyć, że tak powiem, długie. Właśnie... On nie walczy przez cały poziom praktycznie. Tak, ale są proste, generalnie. Wydaje mi się, że są proste. W porównaniu do na przykład takich, w których tam trzeba coś tam za pierwszym razem jakąś kulką trafić gdzieś tam. Dobra. Więc najpierw się pochwalimy, co ostatnio zdobyliśmy i jest to... Złota strzała. Tak. Która daje nam weapon plus jeden. Jak widzicie, wcześniej miałam wybraną kamienną strzałę, więc oczywiście ją wybieram. Teraz mam same złote rzeczy. I idziemy dalej. Tutaj mamy kulkę, a za nią czachę. Pierwszą. I kulka jest tutaj dość użyteczna dla mnie, ponieważ w przeciwieństwie do Totka nie mam tarczy. Totek może się chować za mną. I kulką właśnie można też rozwalić te wyrzutnie strzałek. Należy... Co jest też challenge'em. Tak, jest ich 37, trzeba wszystkie co do jednej rozwalić, żeby zdobyć nagrodę. Czyli power up. Tu jest żółty. Nowy rodzaj wroga. To jest jakiś nieumarły, który się tu rozpada na kości, ale zaraz odżyje. Tak, więc chyba, trzeba że... go wysadzić. Tak, i to chyba dość szybko trzeba go wysadzić, przynajmniej na poziomie hard. Tu jest zagadka, jak się dostać na drugą stronę. Prosta zagadka. No, chciałam powiedzieć, że mi te żywe trupy przypominają trale. Zaraz, co ty wyprawiasz? Okej. Wow, jakim wyrzutem. Tak, wcześniej nie mogłam, a teraz nagle wow. Dobra, kolejna kulka, która mi się przyda. Ja będę szedł za larum. Tutaj mamy i strzałki, i bulwy. Co stanowi złośliwe połączenie, bo... Bardzo złośliwe, bo strzałki rozwalają bulwy. Okej. Rozwaliłam kolejne strzałki. Totek rozwalił kościotrupy. Było. Które? Nie, bo tak migało tutaj. Nie wiem co. Dobra, wracamy, ponieważ tutaj jest power up. Nie idę, bo mam mniej życia. Może Totek z nas posłuży, żeby... Ja zawsze tam dostaję. Zawsze, za każdym razem. Ale po to jest power up, żeby... Żeby odzyskać zdrowie. Ała. Okej, okay, tutaj jest challenge room. Osławiony. Tu mamy jakiś diabelski mechanizm. Tak, tutaj jest dość pomysłowy. Musimy oboje się dostać na górę. Tak. Bo tam jest czacha, uprzedzając fakty. Dobra. Kulka się tutaj, jak widzicie, przydaje. Totek też się przydaje. Przepraszam, ale myli mi się klawisz... przewrotu z klawiszem linki. Ciągle. Jeszcze. Znaczy w Guardian of Light, bo Vanderbilt mi się już nie myli. Okej, okay, nowy... To dostaliśmy Eye of... Nowy... Relikt. Oko... Który daje nam powerbomb. Oko kogoś tam. I właśnie powerbomb. Dobra, tutaj jest czaszka. Do której wykorzystamy słynny podwójny skok. I biegniemy dalej. Biegniemy dalej. Dobra, tutaj kolejna czacha. W upierdliwym miejscu. I tutaj trzeba zejść na dół. Im Totek stoi bliżej tej bramy, tym jest łatwiej. Ale po czachę? Obojętnie po co. Po czachę się mogę rozbujać. A coś nie mogę trafić. Wydaje mi się, że jestem wyżej niż jestem. Przepraszam was, ale ja tutaj naprawdę... Niżej. Wyżej. Ale stopniowo, no. Panna Krop. Dobrze. Przepraszam, o, nie mogę. No. To stoi w miejscu najlepiej. Dobra. Okej.
Uff, to było trudne. O, chociaż to poszło szybko, bo tutaj też czasami nie potrafię trafić. To był właśnie sposób, żeby otworzyć przejście. Tu mamy kolejny challenge. Są trzy ukryte urny, tak jak ta tu, której nie widać. Znaczy widać, ale mało. No i trzeba znaleźć wszystkie i rozbić. Za co dostaniemy ammo powera. Kolejna czaszka. I tutaj też kolejna czaszka. Wow, ale najpierw jakiś wykolut. Okej. Schodzę. Zawsze muszę dostać tą bulwą. Nie mam szczęścia do tych... bulw. Nie wiem, po co dali tu ten dynamit. Znaczy dynamit. TNT. Skoro tu nie ma wrogów. Mamy nową broń. Tak. Porównamy ją z tym, co teraz mamy. Tak, ja pokażę tą starą. To jest ta stara. I tu nowa. Tak, widzicie, z wyglądu są dosyć podobne. Moc jest ta sama, ale szybciej strzela tak. I mniej amunicji. Tak, bo ta pierwsza to jest fast action relief, a ta jest high power. No, ale power jest ten sam, przy pozorom. Czyli no, gwiazdek. Ale ma szybszy rate of fire i mniej je amunicji. Więc oczywiście wybieramy. I idziemy dalej. Tutaj jest kolejna urna gdzieś. Nie wiem dokładnie gdzie. Ale wiem, że jest tutaj. I to jest fragment, w którym jest dość dużo wody. Na małej powierzchni. No nie, no, są mniejsze powierzchnie. Znaczy mam na myśli to, co będzie później. O. Tak, znaleźliśmy gdzieś teraz. Została szalona druga urna. Tak, ja nie wiem gdzie ona jest, ale dokładnie, ale zawsze ją tu jakoś trafimy podczas tej walki. Więc, może jest za tymi kolcami, nie wiem. Się. Okej, to jeszcze nie wszyscy. Jednakże z mocnym to jeszcze trzeba ich dobić. Tak. Dobra. Tej. Trzeba zniszczyć wyrzutnie tych rakietek. I wziąć czaszkę. Jak widzicie, ten przycisk był na stałe. Nie trzeba go trzymać. Kolce znikają na zawsze. I teraz otwieramy sobie przejście dalej. To można jeszcze raz by... No można. Wysadzić, co wtedy wrogowie, którzy stamtąd przyjdą, nie przejmą. Jest taki trudny sposób. No, to chyba tylko jeden jest. No, zawsze coś. O, drugi, dobra. Fragment, w którym mogę stracić smoka. Nie straciłam smoka. Na szczęście. Mamy challenge. Kolejny challenge. Room, challenge room. Tak. Amunicja i tutaj wybieramy broń, która odbija się od ścian. Ponieważ trzeba trafić w tą tarczę. Już została trafiona. Przestatka. Bo szybciej strzelił. I dostajemy złote piórko, ale to tak, już to już mamy, więc nie ma co pokazywać. I przedostatnia czerwona czacha.